Cześć, witam z Kacpa Tez. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawej klawiatury mechanicznej. Jest to klawiatura Genesis Tor 420 RGB. Klawiatura swoją premierę miała co prawda w ubiegłym roku, ale wówczas ceny tej klawiatury były dość wysokie. Obecnie nieco spadły, dlatego też wydaje mi się, że może być to naprawdę świetna propozycja dla osób szukających klawiatury mechanicznej wyposażonej w niskoprofilowe przełączniki, ponieważ jest to klawiatura typu Slim. No i myślę, że może Was ona zainteresować. Dzisiaj oczywiście zobaczymy sobie, jak ona została wykonana. Pokażę Wam też, jak działa ta klawiatura, jak wygląda aplikacja do zarządzania tą klawiaturą. No i oczywiście sobie odpowiemy na pytania, czy rzeczywiście warto zainwestować w tego typu klawiaturę i dla kogo ona będzie dobrym rozwiązaniem. Tak więc zaczynajmy. Na początek oczywiście krótki unboxing. Zobaczmy, co tutaj nam producent przygotował i jak to wszystko zostało zapakowane. Jak widzicie, tak wygląda sama klawiatura. Mamy też w pudełku instrukcję obsługi i tak naprawdę to jest cała zawartość tego naszego zestawu. Jeżeli chodzi o samą instrukcję obsługi, jest ona tutaj w kilku językach. Jest to rzeczywiście język polski, natomiast tutaj zawarte są takie podstawowe informacje na temat głównie obsługi podświetlenia tej klawiatury. Tak więc myślę, że na razie możemy sobie ją odłożyć. No i teraz zobaczmy sobie może, jak ta klawiatura została wykonana, jak się prezentuje, a później sobie już przejdziemy do jej parametrów technicznych. Tak się prezentuje Tor 420 RGB po wyjęciu tutaj z opakowania. No myślę, że robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Co sobie możemy powiedzieć na temat wykonania tej klawiatury? Po pierwsze, aluminiowa tutaj ta płyta główna, dzięki czemu klawiatura jest bardzo sztywna, ale też jak widzicie nie jest jakaś przesadnie ciężka. Ładnie pościnane tutaj krawędzie, dobrze to wszystko zostało tutaj jak widzę spasowane z tym plastikowym spodem dołem tej klawiatury. Przyciski jak widzicie niskoprofilowe, praktycznie całkowicie płaskie. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać na filmie w tym momencie, ale zobaczcie, one są praktycznie idealnie płaskie. Nieco inaczej niż to ma do czynienia w przypadku klasycznych klawiatur, gdzie mamy tutaj lekkie zagłębienia. I jak się będzie z tego korzystało, to sobie za chwileczkę już sprawdzimy. Jeżeli chodzi o czcionkę na klawiaturze, myślę, że dość czytelna, taka nieco gamingowa. Myślę, że będzie też dobrze się z niej korzystało. Za chwileczkę sobie podłączymy tą klawiaturę, więc zobaczymy, jak ona będzie świeciła. Oczywiście do dyspozycji mamy 104 przyciski. Mamy tutaj blok numeryczny, co akurat mnie cieszy, ponieważ jeżeli byście chcieli ją stosować nie tylko do gamingu, ale też do codziennej pracy na komputerze, to świetnie się też będzie nadawała. Są oczywiście diody LED informujące nas o uruchomionych funkcjach, również ta dioda od blokady przycisku Windows, to się nieczęsto zdarza, więc to jest na pewno na plus. Jeżeli chodzi o przewód tutaj tej klawiatury, przewód jest w oplocie tutaj gumowym, nie ma tu takiego gamingowego oplotu z materiału, natomiast myślę, że powinien chyba się nieźle też spisywać. Dość dobra jakość tutaj wykonania tego przewodu, więc powinno być ok. Jeżeli chodzi o jego długość, to sobie za chwileczkę to sprawdzimy już, jak przejdziemy sobie do specyfikacji technicznej tej klawiatury. Zobaczmy sobie może na te przełączniki. Jak widzicie, to są przełączniki Blue. Za chwileczkę sprawdzimy też, co to jest za rodzaj przełącznika. Natomiast są one tutaj niskoprofilowe. O skoku Wam też zaraz powiem więcej. I teraz zobaczcie sobie na te nakładki. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać teraz na kamerze. Bardzo cienkie nakładki. Tak więc to jest właśnie też jeden z atutów, jeżeli chodzi o wykonanie, budowę tej klawiatury. Ok, może sobie to podspinajmy. No i zobaczmy sobie teraz jeszcze tutaj od tyłu. Tak jak wspominałem, tutaj mamy już plastik. Natomiast jak widzicie, 6 podgumowanych nóżek, które zapewniają nam całkiem niezłą stabilność klawiatury na biurku, więc to na pewno na plus. Mamy też oczywiście 2 podwyższenia, jeżeli chcecie korzystać z nich. Natomiast tutaj jak już widzę, one niestety nie mają tutaj podgumowanych tych końcówek, więc to może być tutaj małym problemem, jeżeli byście chcieli korzystać z tego podwyższenia. No jak widzicie, ta stabilność troszkę jest gorsza, natomiast myślę, że też nie będzie jakaś specjalnie przeszkadzała. Jeżeli chodzi o dźwięk klawiatury, posłuchajcie. O,
Oczywiście słyszymy ten charakterystyczny klik dla przełączników typu Blue, natomiast nie jest ona jakaś przesadnie głośna, więc nawet jeżeli będziecie pracować czy grać w pomieszczeniu, gdzie znajdują się jakieś inne osoby, to nie powinna ona jakoś specjalnie tym osobom przeszkadzać. Tyle odnośnie budowy i wykonania klawiatury Genesis 1420 RGB. Teraz na chwilę chciałem się przenieść z Wami na stronę marki Genesis, gdzie pokażę Wam pełną specyfikację techniczną tej klawiatury, a później już przejdziemy sobie do testów praktycznych, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda podświetlenie LED w przypadku właśnie tego modelu. Pokażę Wam też aplikację do zarządzania tą klawiaturą, do tworzenia makr i tak dalej. No i oczywiście przejdziemy sobie później do krótkiego podsumowania tej naszej dzisiejszej recenzji. No i zacznijmy sobie właśnie od tych danych technicznych. Zobaczcie, siła nacisku aktywacji klawisza 45 gram, żywotność klawiszy aż 50 milionów, tak więc myślę, że całkiem niezła. Dystans aktywacji klawisza 1,2 mm, czyli bardzo tutaj mały dystans aktywacji, dzięki czemu możemy bardzo szybko przyciskać przyciski, co daje nam oczywiście, jak wiecie, znaczną przewagę w przypadku tutaj gier wideo. Czas reakcji tylko 1 milisekunda. Podświetlenie RGB to oczywiście sobie za chwileczkę zobaczycie, 22 tryby podświetlenia. Jeżeli chodzi o przełączniki, bo to Was Pana będzie najbardziej interesowało, są to przełączniki Content Slim Blue. Jak się będą spisywały, to oczywiście się o tym przekonamy podczas pewno dłuższego użytkowania, natomiast nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi opiniami na temat tych przełączników, tak więc wydaje mi się, że powinny one tutaj naprawdę bardzo dobrze się spisywać. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz, oczywiście przeznaczenie głównie dla graczy. Waga 573 gramy, czyli nie jest jakaś przesadnie ciężka ta klawiatura, ale też nie jest jakaś bardzo lekka, która nam będzie gdzieś uciekała po biurku. Klawiatura, jak wspominałem, wykonana z aluminium oraz tworzywa sztucznego. Tutaj sobie już powiedzieliśmy o klawiszach. Długość przewodu 165 cm, czyli całkiem długi przewód tutaj łączący klawiaturę z komputerem. USB typu A. Oczywiście wsparcie, obsługa dla Windowsa od wersji XP w górę, też dla Linuxa, dla Androida. No i tutaj ktoś potrzebował jeszcze pełne wymiary klawiatury, to wysokość 24 mm, szerokość 113 mm oraz długość 418 mm. No dobrze, jak widzicie, klawiatura została już podłączona do komputera. Tak wygląda po podłączeniu. Mamy tutaj bardzo ładne, kolorowe podświetlenie tej klawiatury. Oczywiście będziemy sobie mogli zmieniać tryby tego podświetlenia, czyli z przyciskiem funkcyjnym możemy tutaj wybierać różne tutaj tryby, różne funkcje. Zobaczcie, jak to mniej więcej się prezentuje. Pokażę Wam tutaj szybko kilka tych trybów, tak żebyście mogli sobie to zobaczyć. Natomiast oczywiście nie będę tutaj omawiał tych poszczególnych trybów. To wszystko będziecie mogli sobie już wypróbować samodzielnie, która opcja będzie Wam najbardziej odpowiadała. Natomiast cóż, możemy oprócz zmiany tych trybów zmieniać też tempo, na przykład zmieniać prędkość podświetlenia tych efektów świetlnych. To wszystko oczywiście możemy sobie dowolnie zmieniać, regulować. No jak widzicie, tych efektów mamy tutaj bardzo dużo, więc bez problemu sobie coś dobierzecie do swoich preferencji, oczywiście jeżeli będzie Wam to potrzebne. Natomiast co mi się tutaj podoba, jeżeli chodzi o podświetlenie tej klawiatury, to jest to, że możemy uzyskać pojedynczy kolor, czyli klawiatura może świecić nam na kolor czerwony, na kolor zielony, niebieski, czy też tutaj żółty, fioletowy. No i też kolor biały podświetlenia, więc jeżeli nie lubicie tej całej tęczy, tych zmian kolorów przechodzenia, to możecie sobie bez problemu tutaj skorzystać właśnie z jednego koloru. No i oczywiście też możemy regulować tutaj nasycenie, jasność tego podświetlenia. Poziom pierwszy, takie bardzo delikatne podświetlenie, mi się chyba ono najbardziej podoba. Poziom drugi, trzeci, no i poziom czwarty tutaj najmocniejszy. Zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli popatrzymy sobie tutaj pod kątem. Te klawisze są oczywiście podświetlane tutaj w tej górnej części. Bardzo dobrze oświetlają zarówno tutaj klawisze, jak też te przestrzenie wokół przycisków. Tak więc to podświetlenie naprawdę dobrze wygląda. To migotanie, które widzicie pewno na ekranie, to jest spowodowane oczywiście kamerą. Natomiast tutaj oczywiście wszystko świeci się jednolicie, bardzo ładnie.
Myślę, że pod tym względem duży plus dla klawiatury Tor 420. I teraz chciałem się Wam pokazać podświetlenie w trybach gier. I zobaczcie, mamy tutaj opcje FPS, CF, COD, LOL oraz Race. Tak więc to takie najbardziej popularne tryby gamingowe są przypisane do tych pięciu tych przycisków. Oczywiście wszystko to działa z klawiszem funkcyjnym. Dzięki czemu w zależności od tego, w jakie gry gracie, będziecie mogli bardzo szybko sobie ustawić odpowiedni układ klawiatury, odpowiednie jej podświetlenie. No i teraz na koniec jeszcze kilka słów na temat klawiszy funkcyjnych, czyli w tym górnym rzędzie. Jak widzicie, mamy tutaj szybki dostęp do otwaracza multimedialnego, regulacja dźwięku plus minus, wyciszenie, zmiana utworów, oczywiście mamy też play, pauza, stop. Dostęp do poczty, do strony głównej, tutaj do kalkulatora, tak więc te takie najważniejsze funkcje też tutaj się znalazły, czyli ta klawiatura również bardzo dobrze sprawdzi się do multimediów i do codziennego obsługiwania, nie wiem, internetu, programów tutaj komputerowych. Tak wygląda aplikacja do zarządzania klawiaturą TOT 420 RGB. Jak widzicie, aplikacja bardzo prosta, składająca się z dwóch zakładek PC Mode oraz Settings. I niestety nie mamy tutaj polskiej wersji językowej, więc będziecie musieli się posługiwać językiem angielskim. Natomiast jak widzicie, dość prosta aplikacja. Możemy z jej poziomu zarządzać podświetleniem na przykład na klawiaturze, czyli na przykład skorzystać z tego efektu pryzmu. Zobaczcie, każdy ten efekt nam się ładuje i klawiatura w tym momencie się nam podświetla w żądanym efekcie. Działa to zamiast oczywiście tych skrótów na klawiaturze, które Wam już pokazywałem. Natomiast tutaj bardzo fajna jedna funkcja, jeżeli chodzi o te ustawienia podświetlenia. Mianowicie chodzi mi o ustawienia ręczne. Wybieramy sobie tutaj jakiś dowolny kolor podświetlenia. Akceptujemy i zaraz zobaczcie, klawiatura nam się podświetla w wybranym przez nas kolorze. Możemy tutaj te kolory dowolnie sobie zmieniać. Oczywiście po każdej zmianie musimy przesłać te dane na klawiaturę. I tutaj druga bardzo fajna sprawa, ponieważ możemy tu zmieniać kolor wszystkich przycisków, natomiast możemy też wybierać podświetlenie pojedynczych przycisków. I teraz zobaczcie, na przykład tutaj sobie kilka przycisków z dolnego rzędu zapiszemy w kolorze czerwonym. Następnie, zaraz zobaczycie, możemy teraz sobie wybrać inny kolor, na przykład kolor niebieski, zaznaczyć kilka przycisków tutaj w tym miejscu, powiedzmy, też wysyłamy to na klawiaturę, zmieniamy kolor, może sobie tutaj wybierzmy jeszcze jakiś zielony, może tutaj kilka przycisków teraz zielonych zaznaczymy. No i zobaczcie, po wysłaniu na klawiaturze mamy właśnie dokładnie ten układ, który w tym momencie widzicie, czyli trzy różne kolory. Dzięki czemu możemy sobie dowolnie konfigurować każdy z tych przycisków pod wybrany kolor. Ok. Oczywiście mamy też możliwość tworzenia wszelkiego rodzaju makr za pomocą tej klawiatury, czy wybieramy przycisk, pod który chcemy na przykład przypisać dane makro. Oczywiście tworzymy to makro, zapisujemy, wysyłamy na klawiaturę, tak więc tutaj też możemy z tej funkcji jak najbardziej korzystać, co oczywiście, jak wiadomo, w przypadku klawiatur gamingowych jest bardzo ważne. No dobrze, tyle odnośnie budowy, wykonania, podświetlenia tej klawiatury TOT 420. Teraz na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tego, jak się z takiej klawiatury korzysta, ponieważ no, nie każdy miał do czynienia z mechanikami o niskim profilu tych przełączników. No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście działają te przełączniki bardzo dobrze, przynajmniej jak według mnie. Bardzo szybki czas działania, niski tutaj próg aktywacji i to na pewno pomaga, jeżeli chodzi o rozgrywki. Dobrze też na tej klawiaturze piszę wszelkiego rodzaju teksty, więc nie tylko do gier, ale też do zastosowań biurowych czy też jakichś redakcyjnych też świetnie się ta klawiatura będzie nadawała. Natomiast musicie pamiętać o jednej rzeczy, kupując tego typu klawiaturę. Mamy tu do czynienia właśnie z klawiaturą niskoprofilową, wyspową, czyli pisze się na niej i też gra nieco inaczej niż na klawiaturach tych takich pełnych mechanikach z tymi wysokimi przyciskami, gdzie mamy zagłębienia na przyciskach, gdzie mamy tutaj większe odległości pomiędzy tymi przyciskami. Dlatego też, jeżeli się będziecie przesiadali z klawiatury właśnie takiej standardowej na klawiaturę slim mechaniczną, no to na pewno przez pierwsze kilka dni będziecie mieć tutaj pewne problemy, jeżeli chodzi szczególnie o rozstaw przycisków, o właśnie ten niski próg aktywacji.
Natomiast oczywiście, jeżeli się do tego już przyzwyczajicie, no to myślę, że nie będziecie chcieli tej klawiatury zamienić na nic innego. Oczywiście osoby, które na co dzień grają czy też pracują na laptopach, to nie będą mieć praktycznie tutaj żadnego problemu właśnie z przejściem na tego typu klawiaturę i tutaj ten okres adaptacji nie będzie im w żaden sposób potrzebny. Ogólnie oceniam klawiaturę Genesis Tor 420 jako naprawdę bardzo dobrą klawiaturę, świetnie wykonaną, bardzo ładny design, dobra jakość przycisków, nakładek, no i przede wszystkim ten niski próg aktywacji i szybki czas reakcji, myślę niezastąpiony podczas rozgrywek gamingowych. Z mojej strony dzisiaj to było już tyle, ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to jak zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale SmartTest. Cześć!